Pan senator Bogdan Pęk. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Zabieram głos, bo brakuje mi tego akcentu takiego ideowo ogólnego w tej debacie, bo przecież w Wysokiej Izbie toczyły się bardzo ostre debaty, gdy zabierano część tych uprawnień, o których dzisiaj mowa. I muszę powiedzieć, Wysoka Izbo i drogi panie ministrze, że w waszej koalicji to jest tak, że albo wtedy oddajecie, jak wam każe Trybunał, albo jak boicie się politycznych skutków protestu tak skutecznego jak ten ostatni, zwłaszcza przed wyborami. We wszystkich innych przypadkach oczywiście bierzecie, mówicie, że dacie i bierzecie jeszcze więcej. Trzeba powiedzieć, że pan wystawiony przez pana premiera Tuska jako młody, grzeczny mężczyzna robi to grzecznie i układnie. Nie tak ostro i po chamsku jak minister Rostowski. I tyle tylko, że to oczywiście dla tych, którym zabrano i odebrano resztki nadziei na przyzwoite życie na minimalnym poziomie, nie ma żadnego znaczenia, czy będzie to zrobione grzecznie, układnie czy będzie to zrobione w sposób arogancki, tak jak to bywało za ministra Rostowskiego. I myślę sobie tak, że cała ta otoczka polityczna nad tym jest docna zakłamana, docna zakłamana. Bowiem jak czytamy program Polskiego Stronnictwa Ludowego, no to przecie kiedyś nad nim pracowałem intensywnie, tam się niewiele zmieniło. PSL jest niesłychanie wyczulony na ludzkie sprawy, na pomoc społeczną, na wydatki socjalne. PSL jest blisko ludzkich spraw. Blisko ludzkich spraw to jest sztandarowe hasło. A jak się przyjrzeć temu, na co wy się zgadzacie, no to wystawili pana po pierwsze, żeby pan firmował wobec opinii publicznej no skandaliczne zmiany w systemie emerytalnym. Pan to zrobił grzecznie, miękko, układnie, nikt pana specjalnie nie atakował i wyborcy PSL-u nie zdążyli tego zauważyć. Ale jak jeżdżę teraz po spotkaniach, to widzę, że zaczynają dostrzegać, co się stało. Dlaczego pozwalam o tym mówić? Bo panie ministrze, Wysoka Izbo, prowadzicie od dwóch kadencji skandaliczną politykę w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, wydatków społecznych i socjalnych. Tam, gdzie tylko nie ma istotnego oporu społecznego, tam tniecie i nie przejmujecie się. A teraz przed wyborami usiłujecie stworzyć miraż, że wy jesteście tacy dobrzy i uczciwi i nawet pan premier raczył osobiście przybyć i porozmawiać z doprowadzonymi do rozpaczy rodzicami dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. I na pewno by nie przybył, jakby nie ogromne zainteresowanie mediów tym problemem i lokalizacja tego protestu, którego nie dało się schować pod pokrywkę przykryć innymi wydarzeniami, na przykład zagrożeniem totalnym, wojennym i tak dalej, i tak dalej. Stąd też myślę, że to dobrze, że będą realizowane działania wymuszone przez Trybunał. To dobrze, że protestujący wymusili pewne ustępstwa na premierze, który bardzo niechętny jest do ustępstw w stronę biednych ludzi. Ale jeszcze lepiej by było, jakby się pojawiły dodatkowe środki z tych głębokich kieszeni, których nie dotykacie i mam nadzieję, że zostaniecie za to w tych wyborach najbliższych ukarani, a w następnych jeszcze dotkliwiej, bo przecież jest gdzieś granica przyzwoitości całej tej polityki. Ja rozumiem Platformę Obywatelską. Mówi, że nie da i koniec i bierze, a Polskie Stronnictwo mówi dokładnie odwrotnie. A dokładnie odwrotnie robi. Akceptuje wszystko to, co Platforma w obszarze cięć społecznych, socjalnych, polityki prorodzinnej, ludzkiej, blisko ludzkich spraw. I co wam zostaje, panie ministrze? Panie ministrze, i co wam zostaje? Tniecie wszystko.
Tu pamiętam, jak pan głośno protestował, gdy mówiliśmy z tej trybuny, jak się skończą wasze zabawy z ograniczeniem podstawowych pieniędzy do życia dla 165 tysięcy ludzi. Pamiętam jak dziś. Wychodził pan i bronił pan twardo. Jest pan po prostu obłudnikiem. Jest pan po prostu obłudnikiem, bo gdybym dzisiaj pana pierwszy raz w życiu słyszał, to bym powiedział, to jest człowiek, to jest obrońca ludzkiej sprawy. A prawda jest dokładnie odwrotna. A prawda jest dokładnie odwrotna. I kończąc, chcę powiedzieć, że tego typu polityka nie wytrzymuje krytyki. I waszą jedyną siłą jest to, że większość polskiego społeczeństwa nie ma szans być poinformowana o tej polityce, o realnej polityce. Gdyby rzetelna informacja o tym, co czynicie, do ludzi dotarła, wówczas prawdopodobnie doszłoby do istotnej zmiany zachowań wyborczych, a co za tym idzie układu władzy. No możesz się pan na mnie obrażać, ale ja mówię prawdę. Ja mówię prawdę, tak to po prostu wygląda. Prowadzicie politykę niebywale zakłamaną i wykorzystujecie młodego ministra jako to narzędzie do tej brudnej roboty. O, jego rękami to robicie. No i myślę, że to niedobrze, bo dobrze zapowiadająca się kariera może pana ministra może na tym bardzo ucierpieć, bo no, stał się pan człowiekiem do tej roboty, która w pańskim środowisku wobec waszej ideologii i waszego programu no, jest nie do przyjęcia i nie do akceptacji. Myślę sobie, że to wreszcie prędzej czy później dojdzie do uszu i umysłów polskich wyborców i że rachunek za to zostanie wypłacony.